Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i prawdopodobnie ostatnim. Zależy też jak się wyrobimy z tym Crysisem. Także... poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Ogólnie mam coś iść i zaznaczyć. O, tak, dobry. Okej. Tam jest następny, już go widzimy. Ogólnie mamy tutaj podejść i coś zaznaczyć. O kurde, tu ich jest dużo. Szlak. Gdzie jesteś? Tu, tu. Powiem wam tak, nie mam celu, bo jeszcze nawet do niego nie dotarłem. Wy już byście chcieli kurde mać cuda. No, aj matko pana. Ten zginął przez to. Przez tego steama cholernego i chyba zaraz zginę. Ała, 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 ała. Dobra, czekajcie, czekajcie. Jeszcze dwóch. Trzech, pięciu. Pięćdziesięciu. Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Gincie, frajerzy, gincie. No pieprzeni, no co, oni są niezniszczalni znowuż. Zaznaczmy F. Cel potwierdzony. Uwaga, uderzenie. Zamknąć wizjer. Dwa. Jeden. Chcemy to zobaczyć, pewnie chcemy. Jezus! Uda się do struktury sypidów w Central Parku. Zejdź na dół budynku i przegrupuj się. Niewiele brakowało, ale zdałoby się znaleźć jakąś broń, cholera. Normalną. To sama amunicja. Ty, my jesteśmy niżej czy wyżej? Niebezpieczeństwo. Jak niebezpieczeństwo? Co? Gdzie? Skąd? Co? I wyjdę znowu tu góry. Jezu. Punkt kontrolny. Apla. Co tu mamy? Nie wiem, ale nie możemy tego podnieść. Odejm. Okej, lecimy w takim razie. Kurde, ten czerwony jest jakiś porąbany, ty. Wpadł na mnie, debil. Musisz tu wrócić. Nie wiem. Staram się. Staram się, my friend. To jest duży? Nie, to jest zwykły, nie? To jest chyba duży. O matko pana. Au, 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 shit! Damn! No, dobra, ale co tu się dzieje? Ja pierdzielę, Central Park się budzi. Matko kochana. Co się do cholery stało? Mamy potężne drgania sejsmiczne. Nie uwierzy pan! Cały park właśnie pokrył się z ziemi. Potrzebujemy natychmiastowej ewakuacji. Zbrojonego wsparcia powietrznego. Wszystkiego, co pan ma, ser. Zrozumiałem. Dosłownie wszystkiego. Że
No obcy, no, no co? Ja pierdzielę. Paranoja. Słuchaj, Alcatraz. Twój transport powietrzny jest już w drodze. 6 przejętych helikopterów SEL. Nic więcej nie mamy i kończy nam się już czas. Czas to już na dano skończy. Kurde, nie mamy nawet ammo. Znaczy nie, ammo jest, ale jest gówniana broń. O. Wszystko za zgodą Pentagonu. Masz tylko 20 minut. O lol. Ale lepiej się pośpiesz. Właśnie. Nie, w 20 minut to my się wyrobimy spokojnie. Raczej bomby nie zrzucą. Raczej. Mogą zostać... co? Ręcznie nakierowane na cel. O, żebym ja to wiedział jeszcze. Okej, okay, gra żyje, żyje. Skorpion 1 podchodzi do celu. Tu Skorpion 3 podchodzę do płaskowyżu. Czasami jest po prostu tak, że niby się wczytuje, ale tak naprawdę zaraz jest czarny ekran i gra się nie wczytuje. Wydaje mi się, że raczej atomówki to nie pieprzną. Nie ma szans, żebyśmy mogli się... Chyba zdążymy. Ziemia jest zbyt niestabilna, warunki atmosferyczne straszliwe. Chcesz wysiadać? To wysiadaj tutaj. Dobra, ty chamie. Alcatraz, będziemy za tobą. Życzę szczęścia, będziesz go potrzebował. Dzięki. Alcatraz, ciągle tu siedzimy. Uruchomiłem sprzęt Hargrave'a. Nie, tylko nie ta broń gówniana. Ile zdołam, będę ci służył pomocą techniczną. Ale sam się dopiero tego uczę. Na razie przedostań się do iglicy. O matko. Czekaj, czekaj, jak ja mam tam przejść? No nie, dookoła? Serio? Dobrze, na razie sepidów nie ma. Rany. Spójrz tylko, jak to się rozszczepia. Słuchaj. Alcatraz. Całe podłoże opiera się na strukturze litostatku. Jest kompletnie niestabilne i może się zawalić na takie. Zwracaj uwagę na pęknięcie. Uh-oh. Patrz, co się dzieje? Punkt kontrolny. Jezus, sepidy, nie wierzę. Dobra, my sobie tu przejdziemy, tak, kucniemy. Dobra. Dobry patent, kurczę, z tym chowaniem się teraz. O, szlak. Tam jest ten duży gnojek, wiecie? I to jest masakra. Aha. Ja
Dobra, zagrowali się. Teraz tylko trzeba czekać. Jak to brak amunicji? Frajerze. Nice. Inni. Okej. Tam co się w ogóle dzieje? Woluju. Tego dużego by trzeba było załatwić, to tak raz, dwa. O, jest. Czekaj, ja się skryję, odnowię sobie energię. Ajajajaj. Trzeba tego dużego gnojka rozwalić. Nie wiem, czy tu nie jest ich więcej czasami. Serio, nie trafiłem w niego. To jakbym przeszedł bokiem? Ups. Nie wiem, gdzie mam iść, tam gdzieś do góry, tylko którędy. Tutaj chyba. Tu coś jest, dawaj. Szlak. Come on. Dobra. O kuźwa. Tu nie jest za dużo czasami. Ich tu jest zdecydowanie za dużo. Ammo by się przydało, bo też kurczę nie mam zbytnio, no. Ej, żeby mnie nie zauważyli, kurde. Dokonaj infiltracji, okej. Punkt kontrolny. Słuchaj, Alcatraz, nie mamy wiele czasu. Nie wiem, co zrobiłeś tam w tym gnieździe, ale zrób to jeszcze raz. Powodzenia. Dobra, jeszcze raz. I idziemy. Teraz gdzieś tutaj mam się dostać. No super po prostu, świetnie. Już nie tam, do tego rdzenia, tylko gdzieś tu na prawo. Szybko odzyskuję energię. Myślałem, że spadł i się zabił. Coś rozwaliłem. Czemu ten frajer ucieka?
Teraz tak, tutaj jest ammo, widzę już, pięknie. Ale broń byście mi oddali, moją zajebistą. A już jej nie odzyskam, bo mi spadła tu. Jest, dobra, 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 dobra. Działa, nie działa. Okej, działa. Teraz musimy się dostać gdzieś tutaj. Pewnie po drugiej stronie jest to samo. Matko kochana, przez sam środek, serio. Mnie też porąbało już całkiem. Come on, come on, idziesz, idziesz, idziesz. Dobra. Nice. Chyba widzę to, dobra. Tu mamy ammo w razie czego. Okej, jest. Bang. Nawet nie zauważyli mnie. Poziom energii, wiem o tym, staram się to zniwelować jak najbardziej. Okej. Nie, no nie wierzę, spadł na dół, serio. Nie ma czasu, żeby zostać w pani. Musisz to brać. Come on, dawaj go, dobrze. Okej. Poszło, nice. Kurczę, musimy się tam wrócić chyba po prostu. Dobra, niech się odnowi nam kombinezon. I idziemy. Tu jest ostatnie, chyba trzecie. Dobra, tutaj powinienem się skryć. Dawaj, jest. Okej, mamy to. Cię się odnowi szybko, szybko, szybko. Okej. Co to jest? Ja mam tu wejść do środka? Serio? O matko. Ale pamiętaj, żeby się dozbroić, zanim... O. Już jestem w miarę uzbrojony. Okej, mamy punkcik kontrolny, nice. Nie no, tego nie będziemy brać, chyba że za to można zamienić. No można. To niech będzie. Alcatraz, oni się maskują! A Jesus, co to jest? Serio? Maskują się? Tylko ja mogę się maskować. Sztos.
to gnojki małe, no. Jest dobrze, jest dobrze. Tam, żeby tylko wyskoczyć. Czemu on tu nie chce się złapać? Nie, wróć. Odnowimy energię. Spróbuję tędy wyjść. Może się udać. Albo i nie. Albo się uda. Jest. Dobra. Idziemy. Ej. Dokonaj infiltracji, ale co ja mam tu zrobić? Czemu to jest ten? To jest zamknięte, tylko czemu? Okej. Jeszcze gdzieś jest jeden. Szpieprzony. Kurde. Serio? Jeszcze chyba energię wysysają, czajcie to. Dobra, się schowam tutaj. Boże, jak oni są mocni. Rozwal, kurde, zaraz zginę. Szlak. Jest. 5000 za jednego, lol. Ała. Jeszcze ich więcej, serio, serio. Masakra. Fuck. Lol. Oh, Jesus. Jakim cudem oni mi widzą, nie? Jakim cudem? Kurde. No to nieźle. Zmieńmy na to, weźmy sobie ammo. Dostępne opcje taktyczne. Może to będzie lepsze. Włączono maskowanie. Alcatraz, oni się maskują, są tuż przy tobie. To się zamkło, czyli musimy ich chyba rozwalić wszystkich. Mi się wydaje. Chodźcie tu do mnie, please. Come on. O, masakra. Niski poziom energii. Fuck! Ej, oni są masakryczni, więc ich tu mówić.
Chodźcie tu do mnie, gnajki. Boom. Tylko? Szlak. Ja pierdyle, jacy oni są mocni. Oni chyba 5000 tam coś dawali około, nie? Sobie wyobraźcie, kuźwa, co oni są potężni. O, już niski poziom. Boże święty. Wow, co on robi? Gdzie jesteś? Tu jest dalej. Nie rozwaliło? Dopiero jednego zniszczyłem, ta? Super. O, tam zostało to po nim. 5000, zobaczcie. Huh, masakra. Dobra, postaram się tego jeszcze rozwalić. Bardzo niski poziom. Oła. Jezus. Czym ja mam go zabić, co? Ale to on, czy że ja mam 75%? Zabiłem go? Zabiłem go, oluju. Jest, następny zabity. O, człowieku. Jaka katastrofa? Das ist Katastrophe. Strategiczne dowództwo na ciężki łowca. O mój Boże, oni to naprawdę zrobią. Alcatraz, nie masz czasu. Spierdalaj. Dobra, już biegnę. Nie wierzę, że ich pokonałem. Spadnę. O, jak Boga kocham, spadnę, no. Dobra. Biegiem do góry. Come on. Oh, shit. Słuchaj, Alcatraz. Zarówniki są reaktywne, jak system odwrotny. Musisz znaleźć pokablowanie w stanie. Wydobądź parę sztuk, żeby pomóc. Włączony pancerz, dobra. Kurde, pancerz się sam aż wyłącza. Okej. Już jeden, już dwa. Come on. Dawaj. Poszło. Niezła jazda, he? Zdziwiony? Też tak myślałem. Zapamiętaj. Ale to kombinezon. Hargrave miał rację. Kombinezon zmienia zasady. Weszli wewnątrz mnie, cepidzi. Dostali się do środka. Musiałem przerwać połączenie z kombinezonem, albo na dobre straciłbym kontrolę. A ty... leżałeś przede mną. Umierałeś na moich oczach. Musiałem zaryzykować, dać ci szansę skończenia tego, co zacząłem.
To była nasza jedyna nadzieja. Popatrz. To nie tylko Nowy Jork, nie tylko Lingshan. Widzisz, cepidy były tu praktycznie od zawsze. Wszędzie. Pod ziemią? Bazy. Wszędzie. O jasne, szlak. To już wyczyszczone miasto? Widzisz, dzisiaj wygraliśmy. Ale przed nami jeszcze długa droga. Ty i ja, żołnierzu, my nie możemy jeszcze umrzeć. Musimy wrócić, gdzie nas potrzebują. Czy rozmawiam z żołnierzem sił zwiadowczych znalezionym przed chwilą w Central Parku? Tym, co ma na sobie nowy kombinezon Hargrave'a. Chwila. Poprawiam sygnał. Już lepiej. Teraz pozwolę, że się przedstawię. Karl R. Strasz, do twych usług. A ty? Mówią na mnie prorok. Prorok. Kurde, w końcu się odezwał, nie? Crysis 2. No, nieźle. Wow, menu główne. No dobra. Czyli co? Przeszliśmy gierkę. Cholera. Co ja mam tu wam powiedzieć? No na pewno to co zwykle, no, że bawiłem się naprawdę fajnie. Bardzo miło i przyjemnie wspominam trójkę. Pomimo jakichś tam błędów na tym Originie. Nie zapomnę tego do końca, kuźwa, mych dni chyba, jak mi się wysypywał Origin i przez to też mi się gra wysypywała. O dziwo, Crysis 2 też mi się wysypał kilkukrotnie już, pomimo tego, że jest na Steamie. Wywalało Grey w ogóle, zresztą sami wiecie, co się działo. No, nie powinno tak być, jeżeli gra jest tak leciwa, no to tym bardziej, kurde, jakoś to powinno lepiej działać, nie? Już powinna być po prostu tak spaczowana na tyle, żeby była stabilna, a ta gra no jest tak po prostu grywalna, ale czasami widać jeszcze, że nie jest do końca stabilna, bo coś tam, jakieś problemy jednak z nią są jeszcze, nie? Na pewno bawiłem się fajnie, na pewno fajna przygoda, fajnie się strzelało, ale historia w ogóle, jak to się stało, że ten Murzyn Czarny, ten prorok, tak, że on przekazał kombinezon, no, temu Alcatraz całemu, no, fajna sytuacja, naprawdę, kurczę, podobało mi się ta cała historyjka. Oczywiście wiadome było to, że wygramy, tak, że rozwalimy Sepidy, rozwalimy wszystkich obcych, to całe ich jądro, tych obcych. Z góry, że tak powiem, było to przesądzone. Na pewno trójka mi się bardziej podobała od dwójki. Dwójka, no też liniówka, no niestety, no tak ta gra jest skonstruowana. Czy jedynka, czy dwójka, czy trójka. W jedynkę nie grałem, ale wiem, że również jest tak samo liniowa. Po prostu chciałem już tą grę skończyć, żeby zacząć sobie następne jakieś tam odcinki z następnych gier i oczywiście z Wiedźmina, tak jak mówiłem, że jestem w tyle z Wiedźminem, lubię sobie coś tam nieraz pomarudzić wcześniej, więc już wiecie co, jak i tak dalej, co będę robił. Na pewno Tiff wjedzie na kanał, na pewno wjedzie Gra o Tron i oczywiście kontynuacja Wiedźmina, no bo to jest oczywiście główna seria, którą już po prostu męczę od X czasu i chyba nie przejdę jej kuźwa przez ten cały rok, bo mówię, no nie mam na tyle czasu, żeby wrzucać po prostu po 3-4 odcinki z jednej gry, nie?
No nic, dobra kochani, słuchajcie, mam nadzieję, że seria wam się spodobała, jak i również ten filmik. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście skomentujcie, czy wam się seria podobała, czy nie podobała, to i tak czy siak skomentujcie, miło by było coś poczytać. Zawsze będę się starał oczywiście odpowiadać na te wszystkie wasze komentarze, czy tam pytania, czy coś. No i co? No i myślę, że to by było na tyle w tej serii. Tak jak mówię, jeżeli wam się seria spodobała, zostawcie łapkę, skomentujcie i widzimy się oczywiście w kolejnych seriach na moim kanale. Trzymajcie się i do zobaczyska. Hej!